Tomasz Mikołajczak po meczu z ŁKS-em Łódź. No nie udało się dzisiaj sprawić tej niespodzianki i dalej ta czarna seria Chojnczanki na wyjeździe trwa. No zgadza się, tak jak powiedziałeś, nie udało się zdobyć żadnych punktów tutaj w Łodzi, ale myślę, że po raz kolejny już każdy z nas to powtarza, ale zagraliśmy, myślę, dobre spotkanie. Graliśmy jak równy z równym na terenie lidera pierwszej ligi. Nie byliśmy słabsi, nie odstawaliśmy. Z sytuacji też myślę, że stworzyliśmy sobie podobnie tyle, co ŁKS. Gdzieś znowu tego piłkarskiego farta zabrakło. Wiem, że powtarzamy to każdy z nas co mecz, że gdzieś zawsze czegoś brakuje, ale tak to jest i miejmy nadzieję, że to się w końcu odwróci, ten fart przysłowiowy i no i będziemy wygrywać, będziemy punktować i utrzymamy tą pierwszą ligę dla Chojnic. Czekamy na to zwycięstwo tak naprawdę od meczu już ze Skrą Częstochowa. Kto by pomyślał wtedy, że tak długo będziemy czekać. 9 meczów przed nami. Rozumiem, że ta wiara oczywiście w ten cel, który jest, czyli utrzymanie, cały czas jest i ten duch walki również. No jak najbardziej. Mamy 9 meczów, tak jak powiedziałeś, tak? 27 punktów do zdobycia. Teraz mamy w czwartek bardzo ważny mecz z Nieczecią u siebie, gdzie no już bezwzględnie po prostu musimy wygrać to spotkanie. Wiem, że oni też są w formie, wygrywają, punktują, ale z kim i gdzie, jak nie u siebie i z Nieczecią po prostu. Ja wiem, że wiadomo, trzeba mierzyć te siły na zamiary, ale z perspektywy tego meczu nie uważasz, że dzisiaj było to w stanie chociaż punkt przywieźć stąd? Chyba było do zrobienia. No na pewno było do zrobienia, tak jak powiedziałem wcześniej, taką dość przypadkową bramkę tracimy, gdzieś piłka się zakotłowała w polu karnym, spada pod nogi zawodnikowi ŁKS-u, no i dopełnia formalności, a z naszej strony gdzieś też Adaś Ryczkowski uprzedził obrońcę, tak, i gdzieś centymetry zabrakło, żeby ta piłka wpadła. To są takie podobne sytuacje, ale przeciwnikowi wpada, a nam po prostu nie. No i miejmy nadzieję, że to się zmieni w końcu i zaczniemy punktować. No to co, Tomasz, ze Stermaliką tylko zwycięstwo. No tak, inaczej być nie może, tak, tym bardziej tak jak powiedziałem, gramy mecz u siebie i wiem, że na wyjazdach jeszcze nie wygraliśmy, a u siebie nam no, dobrze punktujemy i myślę, że te trzy punkty w końcu zostaną w Chojnicach. Oby tak było, trzymamy kciuki. Powodzenia, dziękuję. Dzięki.